Bożonarodzeniowy przegląd komiksów dla dzieci rozpoczniemy od wydawnictwa Nasza Księgarnia i cyklu z tego wydawnictwa, który nosi tytuł Hej Jędrek. Jest to już kolejny tom właśnie historii dziesięciolatka, który stworzył znany w środowisku komiksowym duet Rafał Skarżycki oraz Tomasz Lew Leśniak. Czyli twórcy Jerza Jerzego. Oraz Tymka i Mistrza. I wielu innych fajnych rzeczy. Między innymi tak. Hej Jędrek, jak wspomniałem, to jest historia dziesięciolatka. Jędrek jest sympatycznym właśnie młodzieniaszkiem, który ma takie cechy typowego urwisa. Poznaliśmy już jego rodzinę, poznaliśmy również jego jakby otoczenie, ponieważ akcja dzieje się i na płaszczyźnie rodzinnej, i na płaszczyźnie właśnie szkolnej. Wiemy, że ma dwóch wrogów z szóstej klasy, ma dwójkę przyjaciół, koleżankę, złośliwą siostrę, psa Paputa, no i swoje własne perypetie. Zauważyłem już taką tendencję do tego, że zazwyczaj tutaj Rafał Skarżycki opowiada kryminały. Kryminały kierowane dla najmłodszych, ponieważ no tak uchylę rąbka tajemnicy, że bardzo często właśnie sprawy, aspekty związane z rodziną mieszają się z aspektami szkolnymi. Ma to akurat związek z tym, że mama Jędrka jest policjantką, więc ona ma tu już konkretny dostęp do różnych sytuacji, różnych takich spraw kryminalnych. No i Jędrek w ten czy w inny sposób natrafia na trop. Czyli mama Jędrka to taki James Gordon, a Jędrek to taka Barbara Gordon. nie, ponieważ Jędrek nie używa bad wypasów. O nie. Jędrek jest znany tylko i wyłącznie na własne umiejętności. No to w sumie niech będzie. Ja tutaj myślę, że mogę uchylić trochę tej tajemnic związane z tą lekturą, ponieważ myślę, że wy, drodzy słuchacze, nie będziecie odbiorcami tej książki, tego komiksu, tylko tak naprawdę właśnie osoby, którym tę książkę sprezentujecie. Tutaj, nawiasem mówiąc, nasz realizator Szymon Dopierała jest tak zwolennikiem akurat serii Hej Jędrek, ponieważ regularnie kupuje jako prezent właśnie swojej tam siostrzenicy czy siostrzeńcowi. I mówisz, że odbiorca jest bardzo zadowolony z tej serii, także w tym momencie mamy z drugiej ręki w zasadzie informację, że Hej Jędrek jest no, sprawdzoną serią tak naprawdę, która idealnie trafia właśnie tych najmłodszych. Tutaj mamy troszeczkę zmianę otoczenia, ponieważ akcja nie dzieje się tak de facto w szkole, ponieważ szkoła Jędrka wyjeżdża na zieloną szkołę. Jadą do zamku i w zamku zaczynają się po prostu wszystkie te przygody. Ponieważ jeszcze tutaj nam się pojawia tajemnica, że spotykamy tajemniczego poszukiwacza, który wygląda na szaleńca i w zasadzie będzie wzbudzał wszelkie podejrzenia, jeśli chodzi o wszystkie tutaj tajemnice, które pojawiają się w tej książeczce. A tych tajemnic trochę jest, ponieważ oprócz fałszerza pieniędzy, który grasuje w naszym kraju, mamy jeszcze tajemnice. Pojawia się wątek tajemnicy zaginionych obrazów. No i jest właśnie osoba, która pracuje, ten kustosz, opiekun tego zamku, który też jest na miejscu, zarządca zameczku, w ten sposób, tak nazywa się jego zawód, właśnie zarządca zamku. No i problem też polega na tym, że na zieloną szkołę jeździ oprócz wychowawczyni, jedzie również sam dyrektor. Również zauważyłem, że Rafał Skarżycki ma tendencję do tego, żeby nie rozpieszczać swojego bohatera i naprawdę wrzuca go na głęboką wodę, co chwilę dorzuca mu kolejnych problemów, kolejnych wpadek, wszyscy są na Jędrka źli, no i ostatecznie zawsze musi nasz bohater dążyć do tego, żeby jakoś wyjść cało z opresji. Jak to mówi Pudzian, taniej o skóry nie sprzeda. I rozumiem, że w tej książce też... Wszystko dobrze się kończy. Wszystko dobrze się kończy. Ale jakby ta tendencja jest tutaj utrzymana, tak? Tych tarapatów głównego bohatera. Tak jest. On tutaj naprawdę na początku... Ma problem, żeby dostać pozwolenie, żeby wjechać na tą zieloną szkołę, ponieważ podpada...
na początku, zanim wyjeżdżają w ogóle na tą wycieczkę, podpada jeszcze Karkowi i Siwemu, to jest ten dwójka dryblasów, która znęca się nad naszym bohaterem. No ale potem już na tej całej zielonej szkole również no jest, że tak powiem, coraz gorzej, aż nie dochodzi do momentu, kiedy wszyscy, dosłownie wszyscy, nawet jego najbliżsi przyjaciele, odwracają się od naszego bohatera. I nawet jest zagrożony tym, znaczy zagrożony, w zasadzie dyrektor stwierdził, że jak wrócą, to on dostanie pismo i będzie wydalony ze szkoły. Także naprawdę gruba sprawa, poważna sprawa, w jaki sposób Jędrek wyjdzie cało z tej opresji. No, no my się domyślamy, bo już uchyliłem na tyle informacji, przedstawiłem, jeśli chodzi o tę książkę, że w zasadzie każdy inteligentny, myślę, odbiorca w tym momencie będzie mógł samemu dopisać sobie zakończenie, no, które jest dosyć przewidywalne, ale myślę, że i tak uraduje niejednego małego, młodego czytelnika. Ja tylko chciałbym coś dodać, bo wspomniałeś taką ciekawą rzecz odnośnie tego, że taki kryminał się robi. Ta opowieść jest tego typu dla tych młodszych czytelników. To w sumie dużo książek dla młodszych w sumie jest utrzymana w takim jakby kryminalnym tonie. Pamiętam, na przykład zdaje się, to były Niesamowite albo Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. Tam to też była książka dla młodszych, pamiętam, czytałem ją, znalazłem ją kiedyś gdzieś w szafie u mojej babci i niesamowicie mnie wciągnęła, bo tam też była taka kryminalna zagadka właściwie, bo właściwie głównego bohatera porywali, wszyscy go szukali. Zdaje się, była chyba taka seria książek Klub Trzech Detektywów, czy coś takiego? Tak, Hitchcocka. Tak, to znów zagadki, kryminał, no i Pan Samochodzik. I naprawdę chyba moja ulubiona seria książkowa z takiego, no, bardziej też dzieciństwa, podstawówka / gimnazjum. Więc coś w tym jest, z tym, że jest ten kryminał w sumie tak często eksploatowany w publikacjach dla dzieci. Jest wciągający to na pewno. No jest wciągający, jest zawsze tajemnica, która trzyma w napięciu, przynajmniej powinna, do samego końca. Tak. Mamy jasny podział na tych dobrych, na tych złych. No tylko, że zazwyczaj w takich publikacjach nie ma morderstw. Zazwyczaj jest to jakaś inna zagadka, coś związanego, no jakiś zły uczynek. No tak, morderstwo jest zwykle kojarzone z kryminałem, ale można zrobić dobrą zagadkę kryminalną bez morderstwa. Zgadza się. I taki jest właśnie Jędrek? No tak, jak wspomniałem, to jest motyw z fałszowaniem pieniędzmi. Z fałszowaniem pieniędzy w ten sposób. I to już jest, myślę, taka problematyka, która będzie jak najbardziej mało inwazyjna, nie będzie jakby przemycała żadnej przemocy, czy to tam realnie na kartach historii, czy to właśnie podświadomie. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na formę, ponieważ to jest audycja o komiksach, a mówię tutaj o serii książek Hej Jędrek, ale dlaczego komiksy? Ponieważ rysunki Tomasza Leśniaka tutaj w tej książce pełnią funkcję ilustracji, ale są również komiksami. To znaczy pełnią funkcję narracyjną również, tak? Tak, że jakby rysunki uzupełniają się z treścią tekstu, że trzeba jakby czytać, żeby no jakby sobie uzupełnić właśnie to, co czytamy. Czasem są to ilustracje, czyli pojedyncze rysunki, które mają cechy komiksu, jak dymki i różne tam linie kinetyczne, tego typu środki artystyczne, ale czasem są to konkretnie komiksy, że w miejscu jednej ilustracji mamy sekwencję trzech kadrów, w tym momencie mówimy o pełnoprawnym komiksie. Także jest tutaj tradycja, że wprost z kadru mówimy o komiksach. Także pierwsza nasza bożonarodzeniowa propozycja dla najmłodszych to seria Hej Jędrek, konkretny tom Maszcykora z wydawnictwa Nasza Księgarnia.